punktem wyjścia i sercem całej tej kolekcji jest biały kwadracik. Wokół niego budujemy całą kolekcję. To jest redefinicja całego konceptu dekoracji. Tradycyjnie mieliśmy bardzo formalny układ dekoracji następujących nad sobą czy pod sobą na ścianie. Mieliśmy półwałki, mieliśmy jakieś elementy kwiatowe, cokół. Wszystko wiadomo było, w którym miejscu na ścianie ma wylądować. Natomiast w kolekcji Neve Creative chcieliśmy stworzyć bardziej otwarte narzędzie dla architektów oraz dla klientów, którym będzie można się swobodnie posługiwać i tworzyć dekoracje w zupełnie innym, współczesnym wydaniu. Zamysłem kolekcji Neve Creative było tworzenie bardzo indywidualnych, bardzo spersonalizowanych pomieszczeń i inne podejście do projektowania tych pomieszczeń. Jest to zupełnie nowe, drugie podejście do współpracy z Mają Ganszyniec, gdzie projekt Neve Creative jest zupełnie inny, zupełnie odmienny od pierwszego projektu, którym był modernizm. Kolekcja Neve Creative jest bardzo obszerna, jest narzędziem dla architektów, dla projektantów do tworzenia nowych wnętrz, bardzo świadomych, bardzo zrównoważonych. Też zmieniliśmy podejście do samego projektowania. Jest to bardzo ważne, abyśmy dawali klientom poczucie świadomego wyboru produktów długofalowych, długoterminowych, zrównoważonych. Co wyróżnia kolekcję Neve Creative, Mai Ganszyniec? Przede wszystkim to, co mówi Maja. Mniej znaczy więcej. Prostota to oszczędność formy, to funkcjonalizm, nowoczesność. Kolekcja jest wspaniałym narzędziem, dzięki któremu możemy konstruować przepiękne wnętrza, łączyć dowolnie z różnymi elementami wykończenia wnętrz i tak naprawdę ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia. Zdecydowanie jest bardzo dużo możliwości. Tak jak widzieliśmy, kolekcja jest niezwykle rozbudowana, ale jednocześnie bardzo spójna. I przyznam szczerze, że sama jako architekt jestem ciekawa, co moi koledzy po fachu wymyślą, bo jest naprawdę dużo możliwości i kolekcja jest niesamowita, nawet pod względem kolorystyki, która jest taka stonowana, jednocześnie intrygująca. Produkt w tym designie nie mógłby powstać bez wspaniałego zespołu. Bez wspaniałych, inspiracyjnych głów, które mamy w firmie, które odpowiadają za design, w połączeniu z wspaniałymi, pracowitymi ludźmi, którzy mają otwarte głowy i nie boją się wyzwań i byli w stanie sprostać pomysłom designerów. Tradycyjnie dekoracje rozumiemy jak coś bardzo widocznego, duży kwiatowy motyw widoczny z daleka. W tej kolekcji znowu trochę w ujęciu na przekór cała dekoracja znajduje się w detalu. Tak naprawdę to detal wykończenia powierzchni, delikatne struktury, ale też bardzo głębokie, rozrzeźbione elementy, zróżnicowanie powierzchni matowej, błyszczącej i satynowej. Te wszystkie drobne elementy widoczne tak naprawdę tylko przy wędrującym świetle lub przy podejściu do produktu naprawdę z bliska, to one tworzą tę współczesną dekorację.